Konstytucyjnego. Pierwszej w połowie stycznia wzięła udział premier Beata Szydło. Kilka miesięcy później była głosowana rezolucja. Wtedy dokument był krótki i dotyczył wyłącznie sporu wokół Trybunału Konstytucyjnego. Teraz, jak wynika z przygotowanego projektu rezolucji, europosłowie mają zaapelować do Komisji Europejskiej, aby zajęła się innymi ustawami – medialną, antyterrorystyczną oraz o służbie cywilnej. Władze Korei Północnej potwierdziły przeprowadzenie dziś piątej już udanej próby jądrowej. Informację tę podała północno-koreańska telewizja. Test przeprowadzono w 68. rocznicę powstania komunistycznej Korei. Przypuszczenia o piątym już teście jądrowym Korei Północnej pojawiły się po zanotowaniu wstrząsu sejsmicznego o sile ponad 5 stopni w skali Richtera w pobliżu północno-koreańskiego ośrodka atomowego w Pjongjang. Według południowo-koreańskich władz dzisiejszy test był najsilniejszym z przeprowadzonych dotychczas przez Koreę Północną. Po raz pierwszy także komunistyczna Północ przeprowadziła 2 testy jądrowe w ciągu jednego roku. Na początku tego roku testowano bowiem elementy bomby wodorowej. Słowa zaniepokojenia dzisiejszym testem płyną z całego świata. Korea Południowa i Japonia monitorują zaś poziom promieniowania przy swoich granicach. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Za 27 minut będzie 9. 24 pytania. Rozmowa poranka w Polskim Radiu 24. Piotr Bosz i nasz gość. Reżyser Antoni Krause. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Spotykamy się w dniu kinowej premiery pana najnowszego filmu, filmu Smoleńsk, o którym zrobiło się głośno i było głośno jeszcze zanim w ogóle trafił na ekrany kin. Jesteśmy po dwóch projekcjach tego filmu, tej uroczystej i tej, która miała miejsce w 2 dni temu, w środę. Panu się ten film podoba jako autorowi filmu? Proszę pana, jestem wszystkim ogromnie szczęśliwy, że udało mi się doprowadzić do zakończenia pracy nad tym filmem. Co więcej, że film wchodzi na ekrany kin. Pytam o to dlatego, że musi pan znosić krytykę z każdej niemal strony, i strony prawej, i strony lewej. I jak pan się do tego odniesie? Znaczy, nie jest to na pewno nowa rzecz dla pana, biorąc pod uwagę, że zaczął pan pracę w 2011 roku nad kręceniem filmu, zbieraniem informacji. Już wtedy było wiadomo, że łatwo nie będzie. A jak to jest dzisiaj z perspektywy tych lat i gotowego filmu? Proszę pana, mówię o tej satysfakcji, która towarzyszy mi temu, że film wchodzi dziś na ekrany i każdy może pójść do kina i go sobie obejrzeć, ponieważ parokrotnie przez te kilka lat, które minęły od początku pracy nad Smoleńskiem, miałem wrażenie, że w ogóle tego nigdy nie skończę, nie uda mi się tego filmu pokazać. A więc w tej chwili nic ponad to. A poza tym, wie pan, reżyser realizuje film, a potem ma po prostu tylko słuchać, co ludzie mają do powiedzenia. Najbardziej oczywiście ważny jest tak zwany widz, który chodzi do kina, prawda? Bo przecież jasne, że musi się zwrócić produkcja tego filmu. No, źle jest, jeśli film nie ma widzów, prawda? No zobaczmy, jak będzie w tym wypadku. A w tej chwili bardziej odbiera pan więcej krytyki czy pochwał? Bo pamiętam w roku jeszcze 2011-2012, kiedy nawet Polacy mieszkający za granicą wysyłali pieniądze na produkcję tego filmu. Poruszenie było bardzo duże. No w ogóle to są najważniejsi współrealizatorzy tego filmu. Mówiąc właśnie, wspominając o tym, że bałem się, że nie uda mi się tego filmu skończyć. Ogromnie właśnie przeżywałem to, że realizuję ten film również za pieniądze wpłacane przez ludzi, którzy chcieli, żeby ten film powstał. No dzisiaj jest oczywiście jak ich opinia, prawda, jak oni przyjmą ten film, którego zażądali ode mnie. Proszę Gubrowa, ten film, ja mam, zorientowałem się, że właśnie wykonuję pewną misję za wielu ludzi, Polaków rozsianych na dodatek po całym świecie, którzy chcieliby poznać prawdę o Smoleńsku. No i ten film ma to im ułatwić, pomóc. Ale w pana filmie nie ma właściwie miejsca na domysły, na spekulacje. U pana jest wszystko czarne i białe. Tak to pan widzi? Takie było założenie tego filmu? Nie, pana, żeby dać gotową odpowiedź. W tej sprawie wydaje mi się, że po prostu jest...
jedyną formą jest formuła ewangeliczna, a mowa wasza niech będzie tak, tak, nie, nie. Wszystko, co jest pomiędzy, jest działaniem złego. Znaczy, pewne rzeczy zostały już wyjaśnione, tak? Jesteśmy już pewni, jak doszło do katastrofy. Jest jeszcze wiele oczywiście znaków zapytania, ale opinia, myślę, że poprzednich władz, mediów tak zwanego mainstreamu, po prostu nie przyjmuje do wiadomości, że od 10 kwietnia zrobiliśmy ogromną, od 2010 roku zrobiliśmy ogromną wiedzę na ten temat dzięki odwadze różnych ludzi, to ludzi o specjalistów różnych dziedzin. Ja z tej wiedzy oczywiście korzystałem i na ich podstawie zrealizowałem ten film. Co takiego wydarzyło się w 2011 roku, że pan zmienił zdanie? Bo pan, pamiętam, wspominał o tym, że wierzył pan w ustalenia raportów rosyjskich, raportów polskich organów wymiaru sprawiedliwości, polskiej prokuratury, w te oficjalne raporty. Nagle coś się zmieniło. Co takiego wydarzyło się wtedy? To nie było nagle, oczywiście, to było stopniowo, kiedy po prostu docierające do mnie informacje właśnie oczywiście tych oficjalnych źródeł tłumaczący fakt tak strasznej katastrofy, chyba zacząłem nie zgadzać się z tak zwanym chłopskim rozumem, no, znaczy całe doświadczenie życia powodowało, że te tłumaczenia brzmiały zupełnie niewiarygodnie. Ale takim momentem rzeczywiście zmieniającym wszystko to był styczeń 2011 roku, jak po konferencji MAK-u pod dowództwem generała Anodiny dowiedzieliśmy się, że wbrew rosyjskim stenogramom i temu, co opowiadano właśnie wtedy w Moskwie, w kabinie Tupolewa padła komenda kapitana Prozasiłka, odchodzimy na drugie zajście. Znaczy, ja wtedy nawet dla takiego laika, jakim ja byłem wówczas, jeżeli chodzi o sprawę lotnictwa, stało się jasne, że ten samolot wcale nie miał zamiaru lądować. Ze zdumieniem, wie pan, oglądam, słucham dzisiaj różnych wypowiedzi ludzi, wydawałoby się, no, rozsądnych, inteligentnych, którzy właśnie nadal utrzymują wersję, że wtedy piloci chcieli lądować w Smoleńsku. A dlaczego pana zdaniem ci ludzie, o których pan mówi, nie dopuszczają do siebie innej możliwości niż te, o których mówią rosyjskie i polskie raporty? Nie było zamachu, była wina pilotów, była bardzo zła pogoda. Ja pan, no, coś próbują ukryć i stąd jest właśnie dla mnie tak ważna ta formuła, wie pan, czy słowa Chrystusa, żeby była wasza tak, tak. Znaczy, te wszystkie właśnie zakłamywanie, wie pan, ten nadmiar informacji, którą zarzucono Polaków, prawda? Ja myślę, że to było powodem, dlaczego rzeczywiście w tej chwili opinia publiczna już nie chciała, miała dosyć Smoleńska, tak? Po prostu ta ilość szczegółów w ogóle nieważnych, nieistotnych. No i ewidentne kłamstwo. Mimo wszystko, oglądając pana filmy, panie reżyserze, nie mogłem... Zastanawiałem się, dlaczego z tak ogromnego zasobu historii, faktów, bolesnych historii, traumatycznych przeżyć i tych bohaterów, którzy w pana filmie występują, czyli rodzin ofiar katastrofy smoleńskiej, wybiera pan temat mediów i dziennikarki, która dodatkowo nie jest w stanie udźwignąć swojej roli. Jest główną bohaterką, która właściwie nie dostaje tak naprawdę bogactwa scenariusza do odtworzenia tej kreacji. Dlatego właśnie zdecydował się pan na wybór i kreację takiego bohatera, żeby pokazać manipulację mediami, bo to wciąż dla wielu widzów jest nie do końca zrozumiałe. Tak, wydało mi się, znaczy to był nie tylko mój pomysł, tylko również współscenarzystów, że opowiedzenie tej historii poprzez człowieka, który jest zaangażowany w pracy po stronie kłamstwa i który poznając nowe, zdobywając nowe informacje, a wszystkim będąc użyty w tej właśnie takim mainstreamowym kłamstwie, po prostu zaczę się orientować, że nic tu się mu nie zgadza, prawda? I w końcówce filmu przypominam jej oczami, jej wyobraźnią oglądane
jak to mogło wyglądać, tak? Czy ta formuła jest właściwa, wie pan, no, nigdy nie wiadomo. No, tak nam się wtedy wydawało. A czy dzisiejsze w Dziennik Gazeta Prawna i wywiad z panem udzielony Magdalenie Rigamonti to jest przejaw tej manipulacji, o której pan mówi, panie reżyserze? Nie ja byłem dyrygentem, nie ja rozdawałem rolę. Z tego wywiadu wynika, że nie miał pan wpływu tak naprawdę na obsadę filmu Smoleńsk, nie miał pan wpływu na produkcję tego filmu, ponieważ ona spoczywała w rękach producenta. Wiadomo, że było ciężko z pieniędzmi, ale kiedy reżyser mówi, że nie jest dyrygentem i nie rozdaje ról, no to wyłania się obraz reżysera, który wykonuje polityczne polecenia, polecenia innych z góry. Ja mam to, że ukazał się nieautoryzowany przeze mnie wywiad w Gazecie Prawnej, jest powodem, dlaczego przemyśliwuję, czy nie wystąpić na drogę sądową, ale rozumiem, że taka jest dzisiaj prasa i takie jest właśnie dziennikarstwo. No, myślę o tym z wielkim smutkiem. Zobaczę, co zrobię. Pewnie z godzinnej, ponad godzinnej rozmowy zostały dwie strony w Dzienniku Gazecie Prawnej. No właśnie, a co pan zrobi z tymi informacjami, które tutaj są, panie reżyserze? Bo wyłania się z nich taki obraz całkowitego braku kontroli nad produkcją filmu. Jak to wyglądało w rzeczywistości? Problemy były bardzo duże. Tak, film jest pracą oczywiście zespołową, ale po to jest funkcja reżysera, żeby po prostu miał nad tym wszystkim pieczę. Z tego wywiadu oczywiście zapewne, bo ja znam tekst pobieżnie, wczoraj go dopiero dostałem do autoryzacji, ale nie otrzymałem czasu odpowiedniego, żeby go autoryzować. Z tego, co zapamiętałem z takiej pobieżnej lektury, wynika, że po prostu wszystko się odbywało poza mną właśnie. Wszystko jest dziełem przypadku. Być może politycznych nacisków? No, prawdę zawsze układa się to znaczy, różne doświadczenia, które towarzyszyły powstawaniu temu filmu. Miejmy nadzieję, że to jest ostatnia rzecz, która ma działać przeciwko temu filmowi. Ja w każdym razie liczę na to. A czy z dzisiejszym dniem kończy pan z udzielaniem wywiadów? Tak, zdecydowanie wycofuję się z życia zawodowego. I publicznego również? Tak. Czyli mamy ostatnią szansę porozmawiać z reżyserem filmu Smoleńsk publicznie w rozgłośni Polskiego Radia. Tak, jest pan jednym z ostatnich ludzi, któremu się udało namówić mnie na rozmowę o tym filmie. A na koniec jeszcze wracam do pana wypowiedzi z 2015 roku, z kwietnia. Czuje się pan najszczęśliwszym człowiekiem na świecie? Dzisiaj? No wie pan, może nie aż tak, ale satysfakcja moja rzeczywiście jest ogromna. Reżyser Antoni Krause, dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję państwu. Dziękujemy, rozmawiał Piotr Wąż. Za 15 minut będzie 9. Informacje dnia w skrócie. Adrianna Calińska-Czaniecka, zapraszam. Dziś Senat na jednodniowym posiedzeniu zajmie się specustawą o rozwiązaniach związanych z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świni. Zakłada ona wykup świń z terenów z ograniczeniami przez zakłady mięsne, przerób mięsa na konserwy, a następnie zakup tych produktów przez instytucje sektora finansów publicznych. Prezydent Andrzej Duda weźmie dziś udział w targach 26. Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego w Kielcach, gdzie zostaną wręczone nagrody i wyróżnienia za produkty najlepiej służące wojsku i bezpieczeństwu żołnierzy. Przewodniczący Rady Europejskiej Donald Tusk kontynuuje wizyty w krajach unijnych przed zaplanowanym na 16 września nieformalnym szczytem Unii Europejskiej w Bratysławie na temat Brexitu. Kolejnymi etapami podróży są Litwa, Estonia i Szwecja. W Polskim Radiu 24. 24 godziny na świecie. I witamy w studiu Agatę Kasprolewicz. Dzień dobry. Naczelna redakcja publicystyki międzynarodowej. Będziemy mówili o wydarzeniach dnia za granicą. Korea Północna znowu straszy. Znowu straszy. Kolejna próba, kolejny test głowicy jądrowej
z okazji 68. rocznicy powstania Koreańskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej. Wstrzymają zawsze z okazji jakichś rocznic ważnych. Jak jest taka możliwość, to zapewne Korea Północna lubi świętować tak, żeby również przestraszyć. Przecież cały ten reżim północno-koreański w dużej mierze właśnie polega na strachu, niepewności, no i absolutnej nieprzewidywalności tego, co robi lider Północnej Korei, który ostatnio stracił wicepremiera. Podobno dlatego, że się garbił i w ten sposób dokonał czynności antyrządowej, bo garbienie się oznacza brak optymizmu i brak wiary w to, co robi rząd Korei Północnej z Kim Jong-unem na czele. No to jest człowiek, który też, przypomnijmy, stracił swojego wuja kilka lat temu, więc ta domniemana niepoczytalność Kim Jong-una jest jednym z elementów niezwykle skomplikowanych relacji świata z Koreą Północną. Mówię domniemana, bo część ekspertów, osób, które obserwują to, co dzieje się w Korei Północnej, uważa, że to szaleństwo jest tylko pozorne i tak naprawdę Korea Północna działa według bardzo racjonalnie wyznaczonych celów i jest w tym bardzo, no, odnosi sukcesy. Czy ten piąty test jest rzeczywiście powodem do ogromnego niepokoju? Trudno powiedzieć. Najczęściej jest tak, że po kolejnej takiej śmiałej próbie przestraszenia świata wszyscy uspokajają, że to jest tylko prężenie muskułów. No ale niewątpliwie zwiększenie potencjału nuklearnego w Korei Północnej to jest bardzo zła wiadomość dla świata, to jest bardzo zła wiadomość dla Stanów Zjednoczonych. Niektórzy uważają, że niedługo Korea Północna będzie w stanie skonstruować broń mogącą dosięgnąć Stanów Zjednoczonych. Na ile to jest możliwe, w jak dalekiej przyszłości, o tym trudno opowiedzieć. To jest ogromny problem oczywiście dla Korei Południowej, tego wielkiego wroga Korei Północnej, ale to jest być może największy problem jednak dla Chin, które oficjalnie są tym największym sojusznikiem Korei Północnej. Są na pewno sponsorem reżimu północno-koreańskiego, a reżim robi wszystko, żeby sytuacja gospodarcza coraz bardziej się pogarszała. Kolejne sankcje wprowadzone w marcu tego roku przez ONZ powodują, że sytuacja gospodarcza w tym kraju jest coraz bardziej katastrofalna. To są już kolejne stadia katastrofy. No a Chinom oczywiście z kilku względów zależy ogromnie na tym, żeby ten sąsiad, Korea Północna, jednak nie wymykała się spod, żeby ten sąsiad nie wymykał się spod kontroli, żeby tam ta stabilność była dalej utrzymana. Ponad 1400 kilometrów granicy łączącej Chiny z Koreą Północną to jest jedna rzecz. Druga to przede wszystkim to, że niepokój w tym kraju będzie być może największym problemem właśnie dla Chin, choćby ze względu na ogromną falę uchodźców, gdyby rzeczywiście doszło do kompletnego załamania się w tym kraju. Więc wydaje się, że to Chiny są takim gwarantem, powiedzmy, utrzymywania Kim Jong-una w ryzach. Na ile to się Xi Jinpingowi uda, trudno powiedzieć. Są sygnały zdradzające to, że Xi Jinping traci nieco cierpliwość wobec Korei Północnej. Być może ze względu na to, że obawia się tego, że Kim Jong-un jest partnerem coraz bardziej nieprzewidywalnym. Zostańmy w Azji. Wybory w Hongkongu i tu chyba niespodzianka. Wielka niespodzianka na pewno znowu dla Chin. Bardzo zła wiadomość dla Chin, które oczywiście chcą być wielkie, chcą być potężne i nie chcą żadnych głosów sprzeciwu, a ten głos sprzeciwu płynie z Hongkongu. Słyszeliśmy już ten sprzeciw 2 lata temu, w 2014 roku, kiedy na ulicach Hongkongu doszło do wielkiej eksplozji demokracji, rewolucja parasolek, czyli wielki sprzeciw wobec rządom Pekinu. Rewolucja ciekawa, bo poprowadzona przez bardzo młodych ludzi, 20-kilkuletnich mieszkańców Hongkongu. To ciekawe nie tylko dlatego, że to rzeczywiście młodzi ludzie, studenci, którzy w przerwach między skandowaniem odrabiali pracę domową,
ale również dlatego, że to jest to pokolenie, które nie pamięta czasów brytyjskich, a ten sentyment właśnie za Hongkongiem, nie chińskim, lecz brytyjskim, jest tą siłą, która napędza ruchy antychińskie, ruchy niepodległościowe. No i tutaj właśnie mandaty do Rady Ustawodawczej w Hongkongu, czyli hongkońskiego, powiedzmy, parlamentu, zdobyło kilku zwolenników całkowitej niepodległości Chin. To oczywiście Chiny bardzo zaniepokoiło. Wracamy do Europy. Spotkanie premier Wielkiej Brytanii Theresy May i szefa Rady Europejskiej Donalda Tuska. Donald Tusk powiedział, że no, jak się zdecydowaliście, to szybko stajemy. Tak, Donald Tusk mówił, to jest krótka piłka, jak chcieliście Brexitu, to dokonajcie go. Tymczasem Theresa May, premier Wielkiej Brytanii, no, niespecjalnie spieszy się z uruchomieniem artykułu 50, który to wprowadziłby cały ten mechanizm wyprowadzający Wielką Brytanię z Unii Europejskiej. Jest pewnie ku temu kilka powodów. No, ten najważniejszy jest taki, że Wielka Brytania chce wynegocjować jak najlepsze warunki wyjścia z Unii Europejskiej. Zbliżają się wybory w Niemczech, we Francji. Ta układanka jest dosyć skomplikowana i odepchnięcie Brexitu w czasie na pewno będzie sprzyjało Wielkiej Brytanii. Czy zgodzi się na to Unia Europejska? To jest zupełnie inne pytanie. Teraz jeszcze o Turcji. Turcji, która coraz bardziej rozpycha się w Syrii. Tak, Turcji, która no, właściwie dokonuje wielkich rzeczy, sukcesy prawdziwe w walce z państwem islamskim. Prezydent Turcji Recep Tayyip Erdoğan mówi, że chce wyzwolić Rakkę, więc tę nieformalną stolicę nieformalnego, bo nieistniejącego tak naprawdę tak zwanego państwa islamskiego, czyli tych terrorystów, organizacji terrorystycznej, która sparaliżowała Bliski Wschód. I to jest ciekawe, bo sukcesy w walce z państwem islamskim powinny ucieszyć wszystkich tych graczy na Bliskim Wschodzie, którzy walczą z państwem islamskim, a tak nie jest do końca, bo ani Stany Zjednoczone, ani Rosja niespecjalnie cieszą się z tej wielkiej ofensywy Turcji w Syrii. No, każdy ma inne powody. Dla Stanów Zjednoczonych tym głównym powodem niepokoju jest to, że Turcja walczy nie tylko z państwem islamskim, ale także z syryjskimi Kurdami, którzy to są sojusznikami Stanów Zjednoczonych. No, a dla Rosji to oczywiście najważniejszy problem, a sam prezydent Syrii Bashar al-Assad, który jest sojusznikiem Rosji, a z kolei śmiertelnym wrogiem Turcji, więc tutaj te interesy są bardzo skomplikowane, bardzo napięte. Turcja rzeczywiście deklaruje, że zwycięży z państwem islamskim. Nie cieszy to jednak tych, którzy z państwem islamskim również walczą. Te linie tego podziału tam są niezwykle skomplikowane, tłumaczyliśmy to już kilka razy, ale cały czas trzeba to wszystko obserwować od nowa. Agata Kosprolewicz, Naczelna Redakcja Publicystyki Międzynarodowej, dziękuję bardzo. Dziękuję. Reklama. Teraz w MediaMarkt przy zakupie wybranych telewizorów drugi otrzymasz w zestawie. Na przykład z 50-calowym telewizorem Ultra HD Samsung za jedyne 2799 zł. Szczegóły akcji na MediaMarkt.pl. Jeszcze niedawno unikałam spotkań towarzyskich i nie miałam powodów do radości. Przez problem z utrzymaniem moczu bałam się spontanicznie śmiać, bo wiedziałam, że może dojść do krępującej sytuacji. Na szczęście mam to już za sobą. Feminost pomógł mi pozbyć się kłopotu. Suplement diety Feminost to unikalna kompozycja składników aktywnych, które utrzymują prawidłowe napięcie mięśni mających wpływ na trzymanie moczu. Feminost. Utrzymaj kontrolę. Feminost. Dostępny w aptece. Masz dosyć infekcji? Działaj! Sięgnij po tabletki Neozinę. Neozinę zarówno wspomaga odporność, jak i działa przeciwwirusowo. Zastosuj Neozinę w każdej sytuacji. Neozinę. Zwalczaj wirusy i nie daj się infekcji. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. 500 mg Neozyny wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Przeciwwskazanie. Nadwrażliwość na substancję czynną lub pomocniczą. Dnamoczanowa, hiperurykemia, aflofarm. Prowadzisz firmę, dlatego prowadzisz niezawodnego dostawczego Volkswagena. I dlatego nie zamieniłbyś go na nic innego. No, chyba że na innego, nowego Volkswagena. Tylko teraz możesz mieć nowego Volkswagena z pakietem przeglądów już od 660 zł miesięcznie. Po prostu bierzesz, używasz, a po 3 latach oddajesz i bierzesz nowego, pachnącego świeżością Volkswagena. Volkswagen ProFit Lease. Nowy sposób finansowania.
bez kupowania. Zapraszamy do salonu Volkswagen Samochody Użytkowe. Witam Państwa i zapraszam na losowanie. Następuje uruchomienie mechanizmu i możemy już losować tabletki na wątrobę. Ale lepiej wybrać świadomie i sięgnąć po ProLiver. Zawiera cenione składniki wspierające wątrobę, a do tego bonus. Suplement diety ProLiver wspiera utrzymanie prawidłowego poziomu cholesterolu we krwi. ProLiver, tabletki więcej niż na wątrobę. Wątroba i cholesterol. ProLiver to prawdziwa kumulacja korzyści. Czwórka zdrowa, piątka ok, w szóstce mały ubytek do zrobienia. O, a tu na dziąśle ma pan aftę. To pana nie boli? Boli, ale nie wiem, co mogę z tym zrobić. Proszę kupić w aptece Dezaftan Med. Dezaftan Med to pomaga na afty? Dezaftan jest niezawodny przy wszelkich zmianach w jamie ustnej. Pomaga na afty, ale również na urazy wywołane przez aparaty ortodontyczne lub protezy, a także na pleśniawki u dzieci. Czyli nie będę musiał się męczyć. Dezaftan. Szybki sposób na afty i drobne urazy. Więcej na www.dezaftan.pl. Karol, a jak kupujesz warzywa i owoce, to jak rozpoznajesz te naprawdę świeże? Moim zdaniem muszą być świeże zerwane. I przywożone codziennie? Dokładnie. No, to stąd się bierze świeżość. No ja biorę stąd. A już teraz na ryneczku Lidla wszystkie świeże owoce minimum 20% taniej. Na przykład niezwykle słodkie kiwi prosto z Nowej Zelandii. Tylko 69 groszy. 69 groszy za sztukę. Ryneczek Lidla. Po prostu świeżo. Dlaczego tak wiele Polek wybiera Vitotal dla kobiet? Bo zawiera aż 23 witaminy i minerały w wysokich dawkach i skutecznie wzmacnia organizm. Vitotal dla kobiet ma też potrzebne nam składniki roślinne i aminokwasy. Kompleksowo wspiera zdrowie. Vitotal dla kobiet to dla nas najlepsze rozwiązanie. Suplement diety Vitotal dla kobiet. Więcej niż witaminy. Teraz kupując tabletki Vitotal w promocyjnym opakowaniu otrzymasz kod na audiobook ze specjalnej kolekcji na audioteka.pl. Ech, Polska. 2 miesiące lata, a potem plucha, zimno, ciemno, przeziębienia, przygnębienie, bóle w kościach. No, tylko patrzeć, jak się zacznie. Zamiast narzekać, sięgnij po Molekin D3 Forte. Zadbaj o odporność, zdrowe zęby i mocne kości. Molekin to najwyższa zalecana przez ekspertów ilość witaminy D3, a do tego jest przyjazny dla kieszeni. Wybierz Molekin, bo nie warto przepłacać. Molekin D3 Forte do stosowania dietetycznego. Dostępny w aptekach. Saturn radzi. Myśl technologicznie. Trwa totalna wyprzedaż. Tysiące okazji tylko do 11 września. Na przykład dysk Seagate Expansion Portable. 1,5 TB za 249 zł. Saturn. Technologię tak ma. To nie ma reklama. Autopromocja. Dołącz do nas. facebook.com/polskieradio24. Napisz kontakt@polskieradio24.pl. Odwiedź polskieradio24.pl. Obserwuj twitter.com/polskieradio24. Autopromocja. Jest 9:00. Polskie Radio 24. Informacje dnia. Adrianna Calińska-Czanicka, zapraszam. Trasa kolejowa z Poznania do Warszawy jest zablokowana. Pociąg Intercity zderzył się z samochodem osobowym. Dziś ostatni dzień Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego. Od dziś szefowie państwowych spółek wynagradzani są na nowych zasadach. Jedna osoba nie żyje, 3 są ranne, w tym jedna ciężko. To efekt zderzenia pociągu Intercity z samochodem osobowym, do którego doszło na strzeżonym przejeździe kolejowym w miejscowości Wólka, koło Słupcy. Jak relacjonuje Zbigniew Wolny z PKP PLK, trasa kolejowa z Poznania do Warszawy jest zablokowana. Jest całkowita przerwa w ruchu. Koleje Wielkopolskie, przewoźnik organizuje komunikację zastępczą autobusową na odcinku Sokołowo-Września. Też Intercity organizuje komunikację zastępczą autobusową, ale przynajmniej 2 pociągi Lech i PWE, to jest pociąg międzynarodowy do Berlina, pojadą drogą zmienioną przez Inowrocław. Ze wstępnych ustaleń wynika, że sprzęt na przejeździe kolejowym był sprawny, a zatem specjalna komisja sprawdzi, co było przyczyną wypadku. Wiadomo, że ofiara śmiertelna i ranni to kierowca i pasażerowie samochodu. Pasażerom pociągu nic się nie stało.
Dziś ostatni dzień Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego. Na zakończenie kieleckich targów stoiska odwiedzi prezydent. Andrzej Duda weźmie też udział w rozdaniu defenderów i nagród przyznawanych wystawcom. O tegorocznego defendera walczą polskie i zagraniczne firmy. Wśród produktów zgłoszonych przez rodziny przemysłu zbrojeniowym jest m.in. symulator szybkiej łodzi operacyjnej. System opracowano w Wojskowym Instytucie Technicznym Uzbrojenia. Pozwala szkolić załogi łodzi wojsk specjalnych do zadań na każdego typu zbiorniku wodnym. Tłumaczy jeden z inżynierów, Jerzy Kowalewski. Synchronizacja jest z platformy tej ruchomej ze stanem morza. My tutaj akurat na targach tu nie prezentujemy jeszcze takich rzeczy jak przepadki na fali czy coś, bo byśmy tutaj musieli sprzątać. Ale jest to synchronizowanie z ruchem fal. O nagrodę walczą też dwa produkty z MESKO. Zakłady ze Skarżyska Kamiennej zgłosiły amunicję przeciwpancerną nowej generacji oraz następcę przeciwlotniczego zestawu rakietowego GROM, mówi przedstawiciel zakładu Piotr Jaromir. Jeszcze zobaczymy, jak się będzie nazywał, czy Piorun, czy może GROM M. Jest to rozwinięcie GROMa, który dalej widzi, dalej leci, wyżej jest bardziej skuteczny w zakresie rażenia. Wręczenie statuetek zwycięzcom konkursu Defender zaplanowano na godzinę 13. Wczesnym popołudniem 24. Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego zostanie zakończony. Na jednodniowe posiedzenie zbiera się dziś Senat. Izba zajmie się uchwaloną 5 września przez Sejm specustawą wprowadzającą szczególne rozwiązania związane z występowaniem afrykańskiego pomoru świń. Nowe przepisy przewidują skup około 100 tysięcy sztuk trzody chlewnej z terenów zagrożonych wystąpieniem wirusa ASF i przerobienie ich na konserwy. Tak przerobione mięso ma docelowo trafić do instytucji publicznych. Od dziś szefowie państwowych spółek wynagradzani są na nowych zasadach. Nowa regulacja po 16 latach zastępuje tak zwaną ustawę kominową. O szczegółach Tomasz Majka. Wynagrodzenie kierujących będzie składać się ze stałej części oraz rocznej premii, która nie może przekroczyć podstawowej pensji. Jeszcze w kwietniu, gdy projekt ustawy przyjął rząd, minister skarbu Dawid Jackiewicz mówił, że wynagrodzenia kierujących spółkami Skarbu Państwa wciąż będą przyzwoite. Prezesi i członkowie zarządów, ale również rady nadzorcze będą sowicie wynagradzane, ale jednak na poziomie, który nie odbiega od rynkowych wynagrodzeń, a już na pewno nie będzie mowy o takich bizantyjskich wynagrodzeniach, jakie w ostatnich latach mieliśmy w spółkach Skarbu Państwa, czyli liczonych w milionach złotych. Ale ekspert Centrum imienia Adama Smitha Robert Gwiazdowski uważa, że nowa ustawa nie rozwiąże problemów. Wynagradzanie zawsze powinno być związane z wyzwaniami, jakie stoją przed wynagradzanymi i z wynikami, które oni uzyskają w porównaniu z oczekiwaniami właściciela, a nie sztywna pensja. Nowa regulacja obejmie blisko 4 tysiące firm. Tomasz Majka, Polskie Radio. W Bratysławie rozpoczyna się dwudniowe nieformalne spotkanie ministrów gospodarki i finansów państw strefy euro. Tematem będą m.in. kwestie związane z migracją, Brexitem oraz bezpieczeństwem. Gospodarzem spotkania jest Słowacja, która sprawuje prezydencję w Unii Europejskiej w drugim półroczu tego roku. Według słowackiego ministra finansów celem spotkania jest wyciągnięcie lekcji z wcześniejszych błędów oraz stopniowe stworzenie narzędzi, które pozwolą uniknąć lub przynajmniej złagodzić potencjalne kryzysy w przyszłości. Na pierwszy dzień spotkania zaplanowano dyskusję na temat przyszłości ekonomicznej strategii Unii Europejskiej. Ministrowie ocenią też, czy ta obecnie istniejąca jest wystarczająca wobec takich wyzwań jak Brexit, migracja i bezpieczeństwo. Jutro głównym tematem będą kwestie podatkowe ze szczególnym uwzględnieniem walki z uchylaniem się od ich płacenia, kwestia oszustw finansowych oraz przestępstw, w tym finansowania terroryzmu. Prognoza pogody. Dzisiaj zachmurzenie małe i umiarkowane, rano mgły. Temperatura od 27 do 30 stopni. Tylko na północnym wschodzie, na wybrzeżu oraz w rejonach podgórskich niższa od 23 do 27 stopni. Wiatr słaby, zmienny, południowy. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Saturn radzi. Myśl technologicznie. Trwa totalna wyprzedaż. Tysiące okazji tylko do 11 września. Na przykład iPhone 5S z czytnikiem Touch ID za 1399 zł. Saturn, technologię tak ma. Milion. Milion? Milion! Milion brzmi bardzo odlotowo, bo teraz w polskich liniach lotniczych LOT trwa największa promocja w roku, a w niej aż milion biletów w super cenach. Europa już od 169, Azja i Ameryka już od 1699 zł w obie strony i z bagażem w cenie.
Kup bilet na lot.com. Śpiesz się. Taka okazja zdarza się tylko raz w roku. Jak najlepiej poradzić sobie ze stresem? Najlepiej poradzić sobie z nim szybko, kupując pastylki na uspokojenie Meliski. Meliski działają błyskawicznie. W odróżnieniu od tabletek rozpuszczają się już w ustach. Meliski to połączenie ziołowych składników w formie pastylek do ssania, dzięki czemu możesz po nie sięgnąć w każdej sytuacji. Suplement diety Meliski. Gdy stres bliski, weź Meliski. Prowadzisz firmę, dlatego prowadzisz niezawodnego dostawczego Volkswagena. I dlatego nie zamieniłbyś go na nic innego. No, chyba że na innego, nowego Volkswagena. Tylko teraz możesz mieć nowego Volkswagena z pakietem przeglądów już od 660 zł miesięcznie. Po prostu bierzesz, używasz, a po 3 latach oddajesz i bierzesz nowego, pachnącego świeżością Volkswagena. Volkswagen Profit Lease. Nowy sposób finansowania, bez kupowania. Zapraszamy do salonów Volkswagen samochody użytkowe. Teraz w MediaMarkt. Przy zakupie wybranych telewizorów drugi otrzymasz w zestawie. Na przykład z 55-calowym telewizorem Sony Bravia za jedyne 4199 zł. Szczegóły akcji na MediaMarkt.pl. To była reklama. Na zegarze 8 minut po godzinie 9. W Polskim Radiu 24. Gospodarczy temat dnia. Przed mikrofonem Dominik Kolęcki. Ponad 111 miliardów złotych zainwestowali przedsiębiorcy w specjalnych strefach ekonomicznych od początku ich działania, czyli od 1995 roku. I o tym porozmawiam z naszym gościem w studiu Polskiego Radia 24, Agnieszka Durlik z Krajowej Izby Gospodarczej. Dzień dobry. Dzień dobry. Pierwsza strefa powstała w Mielcu, a dziś w Polsce mamy 14 specjalnych stref ekonomicznych. Jaka była idea ich utworzenia? Głównie było to związane z potrzebą ściągnięcia inwestorów zagranicznych do Polski, bądź też uruchomienia inwestycji po stronie polskich przedsiębiorców. Stworzono strefy ekonomiczne, czyli takie miejsca w Polsce, w których przedsiębiorcy mogą korzystać z preferencyjnych warunków rozwoju. Są to warunki związane z na przykład lepszymi rozwiązaniami podatkowymi. Tutaj było zwolnienie z podatku dochodowego przez kilka lat w zależności od tego, do jakich inwestycji zobowiązała się firma, ale również trzeba pamiętać o tym, że strefy ekonomiczne to też rozwiązania infrastrukturalne, czyli drogi transport, dobry dojazd, przygotowane dla produkcji zasilanie i tego typu rozwiązania. I też również w zależności od tego, od danej strefy, możliwość znalezienia ulg w podatkach lokalnych. No właśnie, możliwość współpracy też z innymi firmami. Z innymi przedsiębiorcami, tak. Tworzenie na przykład klastrów i różnego typu powiązań, czy też wspólnych centrów badawczych. To są rozwiązania, które tak naprawdę wiele pomagają, ponieważ firmy w innym wypadku musiałyby wszystkie te inwestycje, czy też nakłady właśnie na infrastrukturę, pokrywać z własnych środków, a tutaj ten teren pod inwestycje jest przygotowany w odpowiedni sposób. Często też pod wskazówkami tych firm, które w przyszłości miałyby inwestować na danej strefie ekonomicznej. Początkowo strefy zajmowały niewiele, ponad 4000 hektarów, natomiast ich systematyczny rozwój sprawił, że w ubiegłym roku Rada Ministrów zwiększyła limit obszaru strefy do 25 tysięcy hektarów. Obecnie specjalne strefy obejmują swoim zasięgiem 20 tysięcy hektarów, a zagospodarowanych jest niespełna 12 tysięcy hektarów. Takie dane to przedstawiło Colliers International. Miejsce na nowe inwestycje jest. Tak, jest miejsce na nowe inwestycje. Te strefy też zaczęły pączkować w innych miejscach, czyli patrząc na ich nazwy, wcale nie trzeba się sugerować tym, czy akurat dana strefa nie działa również w innych miejscowościach, co jest bardzo ciekawe. Stworzyły się też również miejsca, w którym działa na przykład kilka stref ekonomicznych. To pokazuje, iż jest to produkt, który cieszy się dużym zainteresowaniem po stronie inwestorów, zarówno tych z zagranicy, jak i tych polskich. No więc biorąc pod uwagę to, iż to zainteresowanie jest i firmy działają i chcą się rozwijać w tych miejscach, warto byłoby funkcjonowanie tych stref ekonomicznych przedłużyć, chociaż oczywiście są też również osoby, które uważają, że strefy zaburzają warunki konkurencyjności w danym miejscu, ponieważ te firmy, które działają w strefach, uzyskują przewagę nad tymi, które działają poza. Jednak odpowiednie nałożone akcenty
mogą nam pomóc w osiągnięciu celów ogólnych gospodarczych. Na razie plany są takie, że strefy będą funkcjonowały do 2026 roku, a pani zdaniem do kiedy powinny funkcjonować? To wszystko będzie zależeć od tego, jakie będą wymogi dotyczące tego, aby w tej strefie działać. One mogą się zmieniać, jak również od tego, jak będzie wyglądała stabilność inwestycyjna, bo mamy badania, które wskazują na to, że podmioty, które działają w strefach, specjalnych strefach ekonomicznych, w momencie, kiedy te tereny, na których są, przestaną być takimi, po prostu się stąd wycofają. Natomiast de facto nie będziemy tego mogli zbadać, dopóki te strefy funkcjonują. Ich przedłużanie wydaje się wskazane, jednak może należałoby rozważyć w momencie przedłużania funkcjonowania stref to, jakimi narzędziami firmy w tych strefach będą wspierane, czy pozostawiać pełny wachlarz, z którym mamy do czynienia teraz, czy też zmieniać te formy subsydiowania, dotacji, czy też wprowadzanych ulg w strefach ekonomicznych. Trzeba pamiętać o tym, że Polska nie jest jedynym państwem, które takie strefy ekonomiczne ma. To jest bardzo modne i w Europie, i w Azji. Tak, i w związku z tym, ściągając na przykład duże inwestycje zagraniczne, nie konkurujemy z rynkiem lokalnym, czy też z samą Europą, ale z całym światem. W związku z tym ta decyzja co do przedłużenia funkcjonowania stref ekonomicznych musi być podjęta rozważnie. Warto dodać, że wielkość zainwestowanego kapitału przekłada się też na liczbę utworzonych miejsc pracy. W ubiegłym roku w porównaniu do roku 2014 wartość zainwestowanego kapitału wzrosła o 10%, a zatrudnienie zwiększyło się o 7%. Tutaj te liczby też pokazują, że powstają nowe miejsca pracy. Tak, tych miejsc pracy stworzono od początku powstania stref ekonomicznych ekonomicznych 312 tysięcy, to jest dość duża liczba. Co do jej struktury, no to tutaj już jest różnie. Zapewne i politycy, i ekonomiści w Polsce chcieliby, aby te miejsca pracy powstawały w sferach bardziej związanych na przykład z innowacyjnością, czy też badaniami i rozwojem, a nie tylko były związane z montowaniem towarów, czy też produktów, które w częściach docierają do nas z zagranicy. I tutaj ta zmiana jest potrzebna. Wiceminister rozwoju Tadeusz Kościński krytykował ostatnio specjalne strefy ekonomiczne. Jego zdaniem właśnie te strefy, zamiast ze sobą współpracować, konkurują, co nazwał wyrzucaniem publicznych pieniędzy. W ocenie wiceministra w strefach jest też za dużo firm zagranicznych. Posłuchajmy. Musimy dać szansę dla swoich tutaj. To jest coś, co widać, co się stało w Polsce przez ostatnie kilka lat, że 90% wsparcia to otrzymują zagraniczne firmy, a nie polskie. Przez to, że warunki, jakie tam są w tych programach wsparcia, są tak ustawione, że jest na wielkość inwestycji czy na ilość pracowników, i to właśnie musimy zmienić, żeby to było więcej na jakość, jaka praca jest, co wyrówna szanse wtedy dla naszych polskich inwestorów. Specjalne strefy ekonomiczne do poprawki? Tak, wydaje się, że można było wymagać od firm, które inwestują w specjalnych strefach ekonomicznych, większych nakładów inwestycyjnych na innowacje, badania i rozwój i tworzenia bardziej wykwalifikowanych, bardziej lepszych jakościowo miejsc pracy. To na koniec naszej rozmowy dodam, że dotychczas najwięcej kapitału, bo ponad 22 miliardy złotych, zainwestowali rodzinni przedsiębiorcy. Na drugim miejscu są firmy niemieckie, to 21 miliardów złotych. Trzecie miejsce zajmują firmy amerykańskie, 13,5 miliarda złotych. Agnieszka Durlik z Krajowej Izby Gospodarczej była Państwa i moim gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę. A Państwa odsyłam jeszcze na stronę gospodarka.polskieradio.pl. Dominik Olęcki, do usłyszenia. W Polskim Radiu 24. Debata poranka. Film Smoleńsk od dziś w kinach. To okazja, by porozmawiać o filmach historycznych w Polsce i na świecie. Produkcji opowiadających o dalszej bądź niedawnej przeszłości zawsze powstawało wiele. Na ile jest to kino fabularne, na ile dokumentalne? Jaka jest rola filmu historycznego? Dla kogo jest to kino robione? Dla szerokiej publiczności, dla decydentów, dla dziennikarzy? Jaką rolę pełni we współczesnej kulturze i we współczesnej polityce? Nad tymi pytaniami zastanowią się dzisiaj goście debaty dnia, filmoznawca profesor Barbara Giza z Uniwersytetu SWPS oraz publicysta tygodnika Do Rzeczy Piotr Semka, a ja ich będę pytał, Robert Walenciak.
Zaczynamy. Spotkałem się z opiniami, że film Smoleńsk był jednym z najbardziej oczekiwanych filmów ostatnich lat. Panie redaktorze, czy czekał pan na ten film? Znaczy, wiedziałem, że ten film powstanie. To znaczy, zawsze jest tak w życiu, że ważne emocje polityczne, ważne wydarzenie pokoleniowe musi czekać na swój film. W tym sensie film Człowiek z żelaza powstał chyba w 8 miesięcy po strajku w Stoczni Gdańskiej. W wypadku Smoleńska to trwało troszeczkę dłużej. Trochę mi to też przypomina taki inny film, tego typu filmy mają dwa jakby kierunki, a naprawdę trzy. To znaczy pierwszy to jest jak gdyby opowiedzenie o pewnym przeżyciu pokoleniowym części społeczeństwa. Drugi film to jest rozliczenie się z jakimś epizodem. To jest przykład filmu Baader-Meinhof, który był parę lat temu, w którym ta generacja ludzi, którzy wówczas bardzo przeżywali to, postanowiła opowiedzieć, jakie racje były po stronie fermentu i w jakimś sensie chciała określić, w którym momencie ten ferment, ten proces zaczął iść w kierunku degeneracji. I wreszcie trzecia rzecz to jest, i tutaj Smoleńsk troszeczkę się spotyka. Proszę Państwa, różne dyskusje, ciekawe, co tutaj mówimy, ciekawe, co tutaj mówimy. Poczucie nie, bo tutaj mamy, proszę Państwa, na temat istnienia Boga. Niektórzy tłumaczą, że Bóg to jest Trójca, no ale jak powiedzieli, że Bóg jest Trójcą, to i szatan Trójcą. Jak jest Trójca Boża, to i Trójca Szatańska w słowniku ewangelickim, religijnym jest. My mamy, proszę Państwa, opowiadane o tym, że Bóg jest Jahwe, że Boga dali do śmietnika, no i tak się stało, proszę Państwa, że świat jest bez Boga. Zaczęli oszukiwać, dręczyć, kłamać. Jezioro kłamców. Proszę Państwa, że w Warszawie mamy też jezioro kłamców. W Warszawie nie ma ludzi prawosławnych. Teraz akurat był czas na grabarkę. Mogliście nawet stąd z Warszawy pojechać na grabarkę przez Anglo-Amerykę, Białystok, bo to wiadomo, że nie jest w Warszawie. Warszawa to już teraz dawno jest odkryta i firma Google jeździła tutaj po Warszawie. Wszyscy wiedzą, że piwem chodzą, że szatan rządzi w Warszawie, że wrzaski, że krzyki, że proszę Państwa, dzielą się na dwie, cztery części, proszę Państwa. Tymi sprawami paradoksalnie. Że podwójne wernisaże, że dzielą się ze sobą. W ogóle jezioro kłamców, jak się nie może dobić do USA, do Ameryki, bo nie dają wiz Polakom, to zaczynają marzyć o USA, marzyć, zaczynają o Anglo-Ameryce, Białystok. Tu umierają, ludzie umierają szybko, odchodzą krótko, żyją, żyje się raz, bo świat jest zły i należy do szatana, a szatan nie chciałby, żebyś ty długo żyła, jeżeli byś miała długo żyć, no to musiałabyś się im służyć. Przy czym i tak, nawet nie wiem, czy prawda? Samo kino, czy też nie sama publiczność. Matka, mówią w Radio Maria, Matka Boża, czy Bóg potrzebuje matki, prawda? Przecież Jahwe, Bóg nie miał żadnej matki, Jahwe, nie miał początku, nie miał końca. No szatan, jako ten anioł pierwszy doskonały, miał twórca, stworzył anioła, nie szatana, ale on chciał podporządkować sobie ludzi i tak się stało. Także widzicie złe wibracje. Nirmala Devi leciała nad Polską, a nad Warszawą mówiła, to już nie żyje Nirmala Devi, że złe wibracje z Polski. Czemu? W Warszawie obce osoby, obce twarze, nienawidzą się. Nie będę śpiewał, człowiekiem gardzi człowiek. Tutaj po sąsiedzku szkoła Niemena, Saska 44, no teraz ona już należy do Stanów Zjednoczonych, ale następny budynek to jest Saska 44, ta była szkoła, gdzie moja koleżanka zresztą, Bożena Rossa, uczyła dzieci, dzieciom mówiła, że Bóg to Jahwe, a Jahwe i całe pismo do śmietnika ląduje w